duży komplet. No i pytanie, czy te parę miesięcy rozłąki z lubelskim torem jakkolwiek Matejowi Żagarowi zaszkodziło? Ostatnie występy Słoweńca bardzo dobre. 14 punktów i bonusy w Grudziądzu. 11 przeciwko Eltrox Włókniarzowi Częstochowa. Wchodzi na obroty Matej Żagar. No i dziś może stanowić jedną z mocniejszych armat ekipy Marwis PL Falubazu Zielona Góra. Po lewej stronie ma świetnego startowca Wiktora Lamparta, po prawej Krzysztofa Buczkowskiego, pod płotem jeszcze Fabian Ragus. Kończymy pierwszą serię startów jak zwykle wyścigiem numer 4. Kto w nim pojedzie najszybciej? Lampart świetnie ze startu, Buczkowski też bardzo dobrze. I oto para gospodarzy na dwóch pierwszych miejscach, chociaż Żagar jeszcze tego nie zostawia. Żagar próbuje gdzieś docisnąć Buczka. Buczek od razu zjazd w krawężnik, jakby chciał uważać na te dziury, tym samym pada tam, gdzie wpadł Dominik Kubera i konsekwencje są dokładnie takie same, chociaż jeszcze próbuje kontrować Fabian Ragus, nie wiem, albo defekt, albo się przestraszył, jednak defekt, a Matej Żagar wchodzi szeroko za Wiktora Lamparta. Wiktor odczytuje jego zamiary, więc Żagar przycinka. Żagar bardzo szybki i odważny, proszę, jak jedzie Matej Żagar bez pardonu, bardzo ostro, po komandosowskiemu, jeżeli można tak powiedzieć, a pewnie nie można. Żagar jest już na czele, Ragus już nie jedzie, ale Żagar pokazuje, że dzisiaj trzeba będzie się z nim liczyć. Proszę zobaczyć, jak teraz powiększa przewagę nad parą gospodarzy. Kończy się za moment czwarte okrążenie. Będziemy mieli trzeci remis w tym meczu i pierwsze indywidualne zwycięstwo zawodnika Falubazu Zielona Góra. Matej Żagar ostro dzisiaj i fetuje. Uzupełniają stawkę wyścigu ósmego. To jest 50. wyścig Roberta Lamberta w Grand Prix. Wygrał jak dotąd 5 w 2019 roku. Był pierwszym rezerwowym cyklu. Wystartował w 8 turniejach. Najlepiej poszło mu w dwóch pierwszych w Warszawie i Kru. Mistrza Europy w ubiegłym roku. Lambert na czwartym, Janowski na trzecim. Frick drugie, Żagar pierwsze. Kto strzeli? Strzelił Frick. Jedzie Żagar, dla Maćka nie będzie miejsca. Oj, Macieja już nie ma w tym wyścigu, jedzie dalej. Jeśli on coś z tego wykręci, to będzie mały tytuł mistrza świata. Tymczasem z przodu wojna, ale widzimy, że ten tor będzie triki dzisiaj. Na prowadzeniu Robert Lambert, drugi Matej Żagar, trzeci Max Frick, stawkę zamyka Maciej Janowski. Żagar tymczasem ma problemy, próbuje to wykorzystać momentalnie Max Frick. Drżymy, kiedy oni tak wjeżdżają w łuki. Znowu na dwa razy Matej Żagar, nie jest to płynna jazda, ale broni się bohatersko. Komandos słoweński cały czas jest drugi, daleko z przodu Robert Lambert. Tymczasem Maciej Janowski coraz bliżej Australijczyka, blisko krawężnika Polak wie, że Max Frick będzie chciał się ścigać z Żagarem. Może popełnić błąd, może dać jakąś szansę, otworzyć jakąkolwiek możliwość. Teraz jedzie mało wyłamaną furą położony Max Frick, ale koło w górze i odjeżdża Matej Żagar. Dziwny wyścig, dużo się działo. Niestety dla Polaka działo się niedobrze. Wielka klasa i dla niektórych pewnie wręcz niemożliwa rzecz. Dziękujemy, wracamy do wyścigu kończącego czwartą serię. Ci, którzy są w absolutnym czubie tego turnieju, Emil Sajfudinow i Leon Madsen pod taśmą na skrajnych polach. Rosjanin na pierwszego, Matej Żagar obok niego po prawej stronie. Zakończmy czwartą serię. Kto najlepiej? Wydawało mi się, że znowu dygnął Leon Madsen. Powtórki to pokażą. Emil Sajfudinow na prowadzeniu, ale rozpędza się szeroko Matej Żagar na jednym kole. Tył, tam jest miejsce, gdzie się traci haki, ale wszyscy przetrwali. Madsen przy krawężniku szuka swojej szansy. Rach, ciach, dwóch na raz, ale jeszcze Żagar wjechał. Jak tu jest pięknie. Emil Sajfudinow prawie zawrócił, ale jednak utrzymał się na motocyklu i to utrzymał się na drugim miejscu na prowadzeniu Matej Żagar. Drugi Emil, trzeci Madsen, więc ta rywalizacja o prowadzenie w turnieju po czterech seriach będzie pasjonująca. Żagar na prowadzeniu, kurczowo trzymający się krawężnika, Emil Sajfudinow na drugim miejscu. Co wymyśli Leon Madsen? Jaki atak zaplanuje? Bo wie, jaką taktykę ma Rosjanin i musi coś wykombinować, jeśli chce przywieźć dwa punkty w tym wyścigu. Matej Żagar wraca do turnieju, a zatem ta rywalizacja i klasyfikacja będzie straszliwie skomplikowana. Jeszcze raz wrzuca się bardzo szeroko Leon Madsen przy krawężniku Emil Sajfudinow. Żagar wygrywa, na pewno jeszcze szarpnęło Sajfudinowa. Tak, polustartowym z naszego tutaj stanowiska niestety tego nie możemy dojrzeć, ale Maciej Janowski doglądamy, że zmienia motocykl. Pierwszy raz widzimy literkę B przy jego tutaj statystykach. Wszyscy zawodnicy tylko Maciej. Bardzo ważne ściganie na markecie.
Żagar pruje pierwszy. Maciej Janowski będzie za moment za jego plecami. Matce trzeci. Zostaje Robert Lambert, który mocno drgał, poruszał się i na pewno nie stał nieruchomo przed startem. Jest na czwartej pozycji. Magic drugi. W dużych opałach może być za chwilę Leon Madsen. Zjedzie i będzie patrzył w tabelę, w klasyfikację tego turnieju. Matej Żagar po pierwsze indywidualne zwycięstwo w tych zawodach. Maciej Janowski za nim. Widać, że ten motor, który zmienił, mimo że jest obsypany potężną dawką płota, dużo cięższy, to chce jechać. Madsen wynosi się szeroko. Lambert czeka na swoją szansę. Żagar cały czas z przodu. Co zrobi Maciej? Jak będzie starał się zaatakować? Tak samo jak na poprzednim okrążeniu. Bo ten motocykl chce być pierwszy. Magic czy Żagar? Ależ mocno na wypchnięcie, na park, park. Przejechał to. Przepchnął to Maciej Janowski i na ostatnim okrążeniu przebija się na pierwsze miejsce i będzie. Bardzo szybki w pierwszym podejściu do tego biegu Jakub Osyczka. Znów z trzeciego pola startowego Jakub Osyczka, więc będzie się działo na pewno, jeżeli powtórzy ten moment startowy z pierwszego podejścia do biegu czwartego. Da się Osyczce raz jeszcze urwać spod taśmy. Poszli nie najgorzej junior Walubasu. Dobrze też Żagar i pytanie, co wymyśli teraz karczmarz, delikatnie przez Osyczkę oszprycowany. Czy Żagar swojego kolegę młodszego zauważy? No, tak potraktował go trochę gorzej niż można było oczekiwać, delikatnie oszprycował, ale też nie można powiedzieć, że jakoś strasznie przeszkodził. W każdym razie Żagar z przodu, karczmarz drugi, trzeci jest Jakub Osyczka. Pytanie, czy Rafał Karczmarz będzie w stanie zbliżyć się do Mateja Żagara. Mam wrażenie, że jest karczmarz szybszy, że Żagar, mimo że prowadzi, to jakiejś nadludzkiej prędkości pod tyłkiem nie ma, a karczmarz zdaje się to widzieć i będzie próbował wykorzystać choćby najmniejszy błąd 18-krotnego mistrza Słowenii. I podjeżdża karczmar, karczmarz nerwowo zerka na niego Żagar. Żagar czuje, że prędkości tu nie ma i trzeba będzie nad ludzkim wysiłkiem na wejściach półki tego karczmarza zamykać i pilnować krawężnika, żeby zwycięstwo dobił. Dzisiaj jest rzeczywiście trudniejszy nieco tor, no to Jasińskiemu to sprzyja. 159 punktów, włączając już te 6 z dzisiaj, zdobył w tym sezonie Ekstraligi Bartosz Zmarznik i to jest najlepszy wynik w całej na torze. Obóz zielonogórski wpatrzony też w wydarzenia torowe. Matej Żagar poprawiany jeszcze przez sędziego Lisa rękami kierownika startu. Dobrze Zmarznik, ale dobrze też Matej Żagar. Jedzie środkiem toru Słoweniec, ależ Zmarznik już pokazuje mu miejsce w szeregu. Tymczasem Pawliczak zgodnie z planem trenera żyty przed Wiktorem Jasińskim, chociaż młodzieżowiec Stali Gorzów z całą pewnością nie odpuści. Wyjeżdża teraz ciut szerzej Jasiński. To może być interesująca rywalizacja, bo cały czas jest w kontakcie. Żagar z Marsnika raczej nie złapie, ale na miejscach trzecim i leży Pawliczak. Czy on się pozbiera? On się już pozbierał i dzięki temu wyścig nie jest przerwany. Zobaczymy na powtórkach, co tam się konkretnie stało. Tymczasem Matej Żagar nerwowo zerknął w kierunku swojego silnika. Czyżby tam też były jakieś niepokojące zjawiska? Zmarznik pierwszy, Żagar drugi, trzeci, Jasiński 4-2. Dowiózł tę trójkę ostatkami sił, mam wrażenie. Także Żagar też dzisiaj nieszczególnie imponujący. No i z tej całej czwórki, która jest pod taśmą, mam wrażenie, że najszybszy jednak Martin Waculik. Tak, w wyścigu 12 udowodnił, że wrócił na te najlepsze tory. W tym spotkaniu ma niezbyt wybitny startowiec, no ale zobaczmy. Karczmarz, Żagar, Waculik i Protasiewicz. Stali wystarczy remis, żeby mecz wygrać. Coś się będzie działo. Dobrze idzie Żagar, nieźle też Protasiewicz. Waculik gdzieś tam między zielonogórzanami. Dobrze idzie też Martin Waculik, chociaż miejsca pod płotem już nie ma. Żagar tam bezpardonowo pojechał ze Słowakiem. Protasiewicz wchodzi, ależ robi się bardzo interesująco, bo to Faluba z Zielona Góra za chwilę przedłuży swoje szanse na jakieś punkty w tym meczu, chociaż Waculik jest innego zdania, ciśnie ostro za Żagarem. Waculik, Protasiewicz straszy, a z tyłu temu wszystkiemu przygląda się Rafał Karczmarz. Matej Żagar przed Martinem Waculikiem, a Protasiewicz musi uważać trochę z błędami. Piotr Protasiewicz trochę nerwowo, a Rafał Karczmarz znowu ambitnie. Ta ambicja nie przekłada się na punkty jak dotąd Rafałowi Karczmarzowi. Może w tym ostatnim
ostatnim jego dzisiaj biegu. Tymczasem Waculik szuka przycinki. Dwa pojedynki zielonogórsko-gorzowskie z obu lepiej na razie wychodzą. Zielonogórzanie, jak będzie na... Трибуны, что в общем происходит? Второй заезд. Прекрасно, да, у нас второй заезд. Аутсайдер Ульвер Бернзон, швед, по первой дорожке красный цвет шлема. Далее Андерс Томпсон синяя. Вторая дорожка Роберт Ламберт, британский чемпион Европы 2020 года. Белая дорожка, третий, соответственно, стартовый, можно сказать, номер. И Матей Жагар. Четвертая дорожка, желтый цвет. Ну вот это такая группа пилотов, наверное, одной примерно силы, одного уровня из нижней половины турнирной таблицы. Ну посмотрим. Старт, и Жагар, по-моему, неплохо стартует, оглядывается. Вот сможет ли он сейчас набрать по наружу? Нет, не совсем еще хорошо получается по внешке продвигаться. Тем временем лидирует у нас Роберт Ламберт, он на первой строчке. И Жагар, посмотрите, близко вроде бы к нему. Но не на расстоянии атаки. Бернзон четвертый, Томпсон третий. И что у нас? Второй круг заканчивается. Продолжает лидировать британец. Вторым идет Матей Жагар. Андерс Томпсон уже подотстал. Интересно, может ли получиться какое-то вот здесь противостояние Жагара с Ламбертом. Уверенно Ламбо продвигается по треку, не дает вообще никаких вариантов, не оставляет Жагару, чтобы себя обойти и даже, по большому счету, приблизиться. Заключительный круг у нас остается, один вираж нужно преодолеть гонщикам, чтобы этот заезд подошел к концу. И, в общем-то, да, ничего не меняется, Ламберт. Tam wdrożono, więc przepiękna droga tego człowieka z naszego tutaj regionu. To teraz my kręcimy kółka na olimpijskim razem z Tomkiem Dryłą i z Wojtkiem Tankiewiczem. Zaczynamy drugą serię startów. W pierwszej wygrywali wyłącznie zawodnicy w kaskach czerwonych. Artur pierwszy, Taj na drugim, Waculik trzeci, wystrzelił Martin Waculik, ale ten dojazd jakby troszeczkę go wytrącił. Matej Żagar z pierwszego, a Wacul spada na trzeci i zaraz może być jeszcze dalej, bo atakuje odważnie Klepczuk Gunow na prowadzeniu Matej Żagar, ale tam już rozpędza się Brytyjczyk Taj Wofinden, ale pierwszy wyścig porównaniu, wcale nie musi być tak łatwo, a może jednak będzie, zobaczymy. Martin Waculik ciągle także w grze, teraz Taj Wofinden bliziutko już jest na deflektorze Żagara, ale Żagar przyklejony do krawężnika, więc Wofinden musi kombinować. Zorientował się szybko, że Słoweniec miejsca w przykredzie mu nie zostawi, tak samo zresztą jak postępował w swoim pierwszym wyścigu, cały czas pierwszy Matej Żagar, szybszy Wofinden ciągle za nim, na trzeciej pozycji Martin Waculik i Gleb Czugunow z tyłu. Teraz chyba w końcu zrobi to Taj, musi to zrobić, bo podniosło jeszcze przednie koło do góry. Żagara jeszcze muszą ratować.